Justyna Żyła jest postacią, która całą swoją popularność zbudowała na intymnym dramacie, który bardzo odważnie udostępniała w mediach, tworząc atmosferę kontrowersji. Dzięki temu weszła do świata show biznesu, kojarzy ją już cała Polska i zaczęto zapraszać ją do telewizji. Jednego jednak wciąż jej brakuje. Justyna Żyła jeszcze do niedawna była tylko żoną wyjątkowo popularnego i lubianego polskiego skoczka, Piotra Żyły. Nikt się nią nie interesował i najwidoczniej pozazdrościła ukochanemu popularności, gdyż na skrzydłach ich osobistego dramatu związanego ze zdradami i rozwodem postanowiła wybić się w polskim showbiznesie. Z nieznanej postaci momentalnie stała się sławną celebrytką, którą zaczęto zapraszać na wywiady oraz do najpopularniejszych programów. Dopiero pojawiła się informacja, iż Justyna Żyła wystąpi w najnowszej edycji Tańca z Gwiazdami, a teraz kobieta znowu wzbudza kontrowersje. Okazuje się, że mimo spektakularnego medialnego sukcesu wciąż jest coś, czego jej bezustannie brakuje. Justyna Żyła sama nie może już sobie dać rady po bardzo głośnym rozwodzie. Wiele osób przypuszczało, że to Justyna Żyła lepiej zniesie rozstanie i całą tę sytuację. Argumentem zdecydowanie to potwierdzającym mogła być jej zawrotna kariera w mediach oraz niezwykły rozgłos, który zdobyła. Teraz jednak okazuje się, że chyba nie wszystko poszło tak, jak kobieta sobie to wymyśliła. Ktoś chętny. Napisała pod zdjęciem, na którym widać zaśnieżone podwórko oraz osoby z łopatą w ręku przygotowane do odśnieżania. Z pewnością w takiej sytuacji brakuje jej męskiej ręki w rodzinie, która pomogłaby w tak ciężkich warunkach. Internauci śpieszą, że z pomocą nie trzeba było długo czekać, by internauci zareagowali na ten wpis samotnej kobiety. Natychmiast wiele osób zaoferowało pomoc, często pojawiały się również słowa pocieszenia i pozdrowienia dla dzieci. Ech, no takie są uroki zimy w górach, moja droga. Ale masz wsparcie małych pomocników, razem na pewno wam się uda, pisze internautka. Musisz być silna, jak chcesz to z chęcią ci pomogę. Jak się kilka osób zbierze, to uporamy się z tym raz dwa, twierdzi kolejna osoba. Zaraz i tak znowu napada i tak w kółko. Zostaw i ciesz się pięknymi krajobrazami. Radzi fanka. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.